Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Rolnictwo jest niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa i jest istotnym czynnikiem rozwojowym, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania umowy programowej z Krajową Radą Izb Rolniczych. W podpisanym porozumieniu prezydent Andrzej Duda zobowiązał się między innymi do podejmowania działań na rzecz wsparcia rolników. Jak sam podkreśla, rola polskich rolników dla naszego państwa jest ogromna. To oni zabezpieczają jeden z ważniejszych sektorów bezpieczeństwa publicznego, państwowego i społecznego, czyli bezpieczeństwo żywnościowe. Przekonaliśmy się o tym bardzo dobitnie na początku epidemii koronawirusa, kiedy mimo pierwszych symptomów paniki, okazało się, że absolutnie nie zabrakło w naszym kraju żywności, że żywność była natychmiast dostarczana do sklepów. Samorząd Zawodowy Rolników zdecydował się na zawarcie z głową państwa kolejnego porozumienia na następne 5 lat. To jest dla mnie ogromnie ważny sygnał. Sygnał tego, że przez ostatnie 5 lat wobec rolników dobrze wykonywałem swoje obowiązki prezydenckie. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do członków samorządu rolniczego o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich. Wskazujemy tutaj dzisiaj, że wieś polska powinna w wyborach wziąć udział. Wieś polska i politycznie zróżnicowana również jest, ale niech zawsze dostrzega wartości, które jej kandydaci reprezentują. Bo te wartości są dla nas były i będą ważne zawsze. Podpisane porozumienie przewiduje współpracę i wskazuje konkretne obszary, w których ta współpraca będzie się odbywała. Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Po raz pierwszy głosowanie odbędzie się w sposób mieszany, w formie tradycyjnej i korespondencyjnej. Dotychczas kodeks wyborczy pozwalał głosować korespondencyjnie wyłącznie osobom niepełnosprawnym, jednak w tym roku z powodu epidemii koronawirusa możliwość oddania głosu w takiej formie została rozszerzona o wszystkich wyborców. Czas składania wniosków o udział w głosowaniu korespondencyjnym minął 16 czerwca. Wyborcy, którzy złożyli podanie w tej sprawie, najpóźniej do jutra otrzymają pakiety do głosowania. Kopertę wraz z wypełnioną kartą wyborczą należy umieścić w kopercie zwrotnej. W środku musi znajdować się także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Na kopercie zwrotnej należy napisać adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Kopertę z całym zestawem wyborczym należy dostarczyć do urzędu gminy lub wrzucić do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej najpóźniej do piątku. Istnieje także możliwość złożenia koperty w komisji wyborczej osobiście lub za pomocą pośrednika. Chęć głosowania korespondencyjnego mogą jeszcze zgłosić osoby, które po 16 czerwca zostały skierowane na kwarantannę lub izolację. Sytuacja epidemiologiczna na Śląsku jest opanowana. Ogniska zakażeń zostały zamknięte, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednocześnie zaapelował o noszenie maseczek w miejscach publicznych. Od początku epidemii w naszym państwie doszło do wykrycia 32 227 przypadków koronawirusa i śmierci 1359 chorych. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 296 nowych zakażeniach, w tym 130 na Śląsku. Zmarły kolejne 3 osoby. W weekend zakończyliśmy wymazywanie kopalni Bzie, Jastrzębie Bzie i kopalni Budryk. To była druga tura wymazów zakończona. Jeszcze będą zapewne raportowane wyniki z tej ostatniej tury wymazów, ale to tak jak Państwo po dzisiejszym wyniku widzicie, to już raczej mówimy o sumie 19, 20 czy 30 zakażonych górników. Na Śląsku sytuacja jest opanowana. Te ogniska zostały zamknięte, opanowane. Te wyniki, spadające wyniki, świadczą o tym najdobitniej. Nowe zakażenia wykrywane obecnie na Śląsku pochodzą od rodzin górniczych, a nie samych górników, wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zwrócił też uwagę, że od piątku wyzdrowiało 1400 osób na niecałe 920, które zachorowały. W Polsce spadł także poziom wskaźnika reprodukcji wirusa, który odzwierciedla, ile osób potencjalnie zaraża jeden chory. W Niemczech w ostatnich dniach współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do blisko 3 punktów. W tym czasie w Polsce odnotowaliśmy spadek.
z 1,14 w ubiegłym tygodniu do 1,11 na początku tego tygodnia. Coraz częściej zauważa się jednak, że wielu Polaków nie przestrzega zasad reżimu sanitarnego w przestrzeni publicznej. Stąd kolejny apel płynący z resortu zdrowia. Jeżeli wchodzimy do sklepu bez maseczki, to jest nasz egoizm, który naraża na możliwość zakażenia inne osoby. Dlatego apeluję, jeżeli już klienci nie chcą się stosować, apeluję do sprzedawców, do właścicieli sklepów o niewpuszczanie ludzi, którzy nie stosują się do zaleceń noszenia maseczki. Kiedy przebywamy na zewnątrz, ale nie jesteśmy w stanie zachować dwumetrowego dystansu, również mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust. Wybory parlamentarne w Serbii wygrała dotychczasowa partia rządząca. Serbska Partia Postępowa zdobyła ponad 63% głosów. Do urn poszło około 45% Serbów uprawnionych do głosowania. Wybory parlamentarne w Serbii początkowo zaplanowano na kwiecień. Z powodu koronawirusa zostały przełożone na późniejszy termin. Serbia jest pierwszym krajem, w którym od czasu wybuchu pandemii wyborcy poszli do urn. Wybory zbojkotowały niektóre partie opozycyjne. Była to forma protestu przeciwko między innymi zagrożeniu zdrowia wyborców. Bojkot osiągnął cel i ujawnił reżim, a dziś wszyscy mogli zobaczyć, jak naprawdę Serbia wygląda. Zagrożenia zdrowia wyborców, kupowanie głosów, fałszowanie głosów, osoby głosujące kilka razy, groźby telefoniczne, wszystko to zostało zgłoszone w ponad 5% lokali wyborczych. Podkreślał lider opozycji. Do urn poszło około 45% uprawnionych do głosowania. Zdaniem obecnego prezydenta Serbii wynik wyborów to historyczny sukces serbskiej partii postępowej. Otrzymaliśmy ponad 2 miliony głosów z nieco mniej niż 3,3 miliona, co jest absolutnie niespotykane. To daje 63,4% głosów. Prezydent podkreślił jednocześnie, że taki wynik oznacza ostrzeżenie od wyborców, aby partia była jeszcze bardziej odpowiedzialna, ostrożna i sumienna. Koalicyjna Socjalistyczna Partia Serbii uzyskała nieco ponad 10% głosów, co daje drugi wynik. Trzecia z kolei była centroprawicowa partia Sojusz Patriotyczny Serbii z wynikiem 3,9%. Z rozstrzygnięciem wyborów nie zgadza się wielu Serbów. Jestem rozczarowany, ponieważ moim zdaniem wybory zostały całkowicie wymuszone. Podczas stanu wyjątkowego i kampanii wyborczej panowała ciągła presja, która nie ma nic wspólnego z wyborami parlamentarnymi. Ponieważ prezydent był obecny cały czas, jak gdyby były to wybory prezydenckie, a nie parlamentarne. Innymi słowy, nie ma serbskiej partii postępowej, jest tylko on. Partia Aleksandra Vučića stara się o członkostwo Serbii w Unii Europejskiej. Chce jednak zachować dotychczasowe stosunki z Rosją i Chinami. Teraz rząd będzie musiał zmierzyć się z presją Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, by uznać niepodległość Kosowa. Na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa o godzinie 18:05. Do zobaczenia.